serdecznie witam tutaj w gościnnych progach Trójki, gdzie dzisiaj już w 22. salonie Trójkowe Czwartki mamy nadzwyczajne wydarzenie, ekscytujące, ale zarazem piękne, wzruszające, tak myślę za chwilę, bo oto ci młodzi ludzie. Właśnie ta grupa osób z klasy 2 B i 1 B dopiero co opublikowała swoją książkę. Myślałam, że zapał do pisania jest większy w naszej szkole, gdzie duch Jana Kochanowskiego wydaje mi się cały czas w naszych murach jest, ale myślę, że zawsze najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Pierwszy krok uczyniliśmy. Z dumą pokazuję książkę i wzruszenie mnie troszeczkę zapiera. Na pierwszych zajęciach zapowiedziałem, że będzie się lał pot i będą płynąć łzy. Tak było? Bez nie było chyba. Jest ich nieco w książce, tak? Właściwie każdy tekst, też mnie to ciekawiło, dlaczego w każdym tekście jakoś ten wątek, taki motyw płaczu się pojawia. Nie wiem skąd się to wzięło. Odniosłem to do siebie i swoich zajęć, ale mam nadzieję, że niekoniecznie. I ten krzyk, złapią za rękę, prędko. Nie odchodź na krok. Nie znikaj. Otulaj nas białym skrzydłem. Me dłonie skrępowane twą ciszą dźwięczącą na skałach. Ludzie często tworzą sobie klatki dla swoich umysłów, a w naturze pełno jest wolności, także tutaj to nawiązanie było według mnie jak najbardziej na miejscu. Natura jest niezmienna i po prostu jest piękna. Myślę, że można tam odnaleźć szczęście i spokój jak najbardziej, niczym bohater werterowski. W tej autoprezentacji tak naprawdę starałam się jak najbardziej pokazać siebie, to jak żyję na co dzień i że tak naprawdę to nie jest nic wielkiego, żeby być wolnym człowiekiem, bo to jest gdzieś tam w nas i będąc sobą po prostu można być wolnym. Ciągnie i malarstwo, ciągnie i scena, ciągnie pisanie, bo tutaj trzeba dokonać jakiegoś wyboru, no ale od tego też jesteśmy my, tak, czyli nauczyciele, czyli prowadzący, żeby jakoś to uporządkować, pomóc tym ludziom młodym, właściwie wybrać, tak, czyli wydobyć z nich to, co jest najcenniejsze. Bardzo inspirujące, jak wiele możemy się nauczyć od artystów, którzy tworzą razem z nami, jeżeli pracujemy w grupie. I uczucia temu towarzyszące są po prostu niesamowite, a szczególnie, gdy osiągniemy już ten swój sukces i wiemy, że to dopiero początek. I to jest takie bardzo naprawdę wzruszające. Lotnisko Rakowice-Czyżyny dla Luftwaffe, dla sił niemieckich stanowiło bardzo ważny element w kluczowych zadaniach zbrojeniowych, w kluczowych zadaniach walki. Podczas II wojny światowej rozrosło się w sposób gigantyczny w stronę Bieńczyc. Junacy z Bałdinstu, czyli ze służb budowlanych, niemieckich specjalnych, rozbudowali to lotnisko. Świadectwem tego są pozostałości, bunkry na przykład. Taki bunkier jest zlokalizowany w rejonie ulicy Stela Sawickiego i ulicy Wiślickiej obecnej. Były usypywane, kopane kopce takie, gdzie stały między nimi samoloty, które były maskowane, to były składy bomb. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren lotniska, bo ona tam najpierw stacjonowała, lotnisko było częściowo zaminowane, przeorany pas lotniska, obiekty zburzone, składy wielkiej amunicji wokół lotniska były bardzo niebezpieczne dla miejscowej ludności, była bardzo duża ilość wypadków. Po II wojnie światowej rozminowywano teren dzisiejszego lotniska w Czyżynach, a właściwie teren całej Nowej Huty, bowiem wszędzie leżały jakieś pociski, niewypały. Wszystkie te materiały były zwożone do takiego wielkiego dołu, który mieścił się tam, gdzie dziś znajduje się szpital Rydygiera. W tymże dole doszło do nieszczęśliwego wypadku. Podczas jednego z takich transportów te niewypały eksplodowały, zanim żołnierze zdążyli się ukryć. Zginęło ich w tym dole 10. 11 był w ciężarówce, też został trafiony i zginął na miejscu. Ocalał tylko jeden, który poszedł na zakupy. Wszyscy ci żołnierze zostali przewiezieni tutaj na wojskowe Rakowice i pochowani w wielkiej mogile.
Owa mogiła przez wiele lat była zapomniana. Jeszcze gdy na święto Wszystkich Świętych chodziłem na cmentarz w Brakowicach, często moja świeczka była jedyna, która tu płonęła. Ale od 1999 roku, kiedy ku czci tych saperów wmurowano tablicę w kościele brata Alberta, pamięć o nich zaczęła powracać. W swojej książce o początkach budowy Arki Pana ksiądz Gorzelany pisze m.in., że gdy budowano ten kościół, natrafiono tuż obok kaplicy na skład amunicji z czasów ostatniej wojny, zakopany na niewielkiej głębokości. Mieszkańcy Nowej Huty nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, że kiedyś lotnisko sięgało aż do tego miejsca, nawet jeszcze dalej, i wszędzie tutaj było bardzo dużo bomb. Były to bomby przygotowane do podczepienia pod samoloty, ale także te bomby były porozrzucane w czasie działań wojennych. I właściwie jeszcze wiele, wiele lat po II wojnie światowej te niewypały znajdowano.